ulica Pawia, tuż przy wjeździe w Aleję Trzech Wieszczów. Tutaj wprowadzono nową organizację ruchu drogowego, która na pewno ucieszy pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ pojawił się nowy buspas. Dlaczego zastosowano takie rozwiązanie? Ten fragment drogi jest bardzo ważny z punktu widzenia komunikacji miejskiej. Niestety do tej pory w godzinach szczytu autobusy często utykały właśnie na tej łącznicy pomiędzy ulicą Pawią a Aleją Słowackiego. Powodowało to znaczne opóźnienia w rozkładach jazdy. Stąd zdecydowaliśmy się na wydłużenie pasu dla autobusów. Dzięki temu przejazd z tak ważnego punktu przesiadkowego, jakim jest dworzec, stał się dużo płynniejszy. Czy kierowcy już narzekają? No bo teraz wjazd w Aleję Słowackiego mają utrudniony. Mają pewnego rodzaju obiekcje co do nowej organizacji ruchu. Niedługo pojawi się tu wysięg, znak stop będzie tuż nad jednym pasem ruchu. Przypominamy również, że na samym wiadukcie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Nie wszyscy kierowcy go przestrzegają. Jeżeli będą to robić, to wjeżdżanie tutaj właśnie z tej łącznicy w stronę Alei Trzech Wieszczów będzie dużo prostsze. Od połowy października nie jeżdżą tramwaje na Ruczaj. Mieszkańcy strasznie narzekają, że nie mogą wydostać się z Ruczaju i dojechać do centrum, że nie mogą z centrum na ten Ruczaj wrócić. Co można poradzić mieszkańcom Ruczaju? Przede wszystkim należy korzystać z przygotowanej specjalnie na zamknięcie torowiska do ulicy Gronostajowej alternatywnej komunikacji, komunikacji zastępczej. Chodzi mi tutaj o linię 714, której zadaniem jest dowiezienie wszystkich chętnych do przystanku Borsucza, na którym się w tym momencie znajdujemy, i przesiadka na któryś z trzech kursujących tutaj tramwajów. Chodzi o linię 19, 22 bądź 72. One jadą w kierunku Ronda Grunwaldzkiego i jadą szybciej, szczególnie w godzinach szczytu, niż autobusy 194 i 114, które utykają niestety w korkach na ulicy Kapelanka. Czyli jeszcze raz, dwoma zdaniami, żeby wydostać się z Ruczaju, mieszkańcy powinni przyjechać tutaj na przystanek Borsucza i tutaj przesiąść się na tramwaje jadące w stronę Ronda Grunwaldzkiego, tak? Dokładnie. I podobnie, jeżeli chcieliby z centrum dojechać na Ruczaj. Sprawniej jest przesiąść się na Rondzie Grunwaldzkim w jeden z tramwajów, który obsługuje właśnie przystanek Borsucza, i tutaj już po tej samej stronie ulicy wsiąść w autobus 714. Te autobusy jeżdżą bardzo często, bo co 6 minut w godzinach szczytu i mniej więcej co 10 minut poza godzinami szczytu. Jest to połączenie wygodniejsze i jeszcze raz podkreślam, sprawniejsze, szybsze niż autobus 194 i 114. Ulica Tyniecka. Tutaj wszyscy zadają sobie pytanie, skończą czy nie skończą przed Wszystkimi Świętymi? Skończą? Jeżeli nie będzie z dużych deszczów, to skończą. Wszystko zależy od tego, jaką będziemy mieli pogodę w tym tygodniu poprzedzających Święto Wszystkich Świętych. Wtedy wypada termin asfaltowania. Nie można tego robić przy ulewnych opadach deszczu, dlatego wszystko zależy od pogody. Czyli co jeszcze zostało do zrobienia tutaj na ulicy Tynieckiej? Oprócz samego asfaltu również infrastruktura okołodrogowa, bariery drogowe, również poprawa oznakowania. Tak naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej, już większość prac jest wykonanych i żeby otworzyć ulicę, potrzebna nam jest tylko warstwa sieralna.